głosowania była możliwość, aby wszyscy radni, a nie tylko jeden, dwóch czy trzech, wszyscy radni mieli możliwość uzyskania informacji o takim objeździe. Wówczas, wykorzystując służbowy czas pani Piotrowskiej, a sądzę, że też inne osoby były z Legitu na tym objeździe, można było przekazać swoje własne spostrzeżenia i uwagi w terenie. Tym bardziej, że objazd nie dotyczy tylko i wyłącznie interwencji, o której pan mówił, ale też, jak pan wspomniał, ulicy Otwinowskiego. Skoro obawa się... Mogę powiedzieć, proszę pana, stwierdzi pan teraz, ja nie zajmę dużo czasu, stwierdzi pan teraz, przejechaliśmy przez miasto. Jeżeli przyjeżdżacie państwo, rozumiem, samochodem służbowym z Legitu, to jest okazja do tego, żeby inni radni również mogli wskazać te problemy drogowe, szerokopojęte, które są im znane. Jeżeli sprawa nie była jednostkowa, bo dotyczyła dwóch radnych, pana Otwinowskiego, to jest pana rejon działania i pana, to są dwóch radnych panów i dwie sprawy. Otwinowskiego nie jest rejonem mojego działania. Nie, ale mówię o panu. Dwie sprawy, dwóch radnych, dwie sprawy. Siłą rzeczy można było, mogę dopowiedzieć. Była okazja, żeby dokonać lustracji, nie już stricte terenów zielonych, które były zlustrowane 3 i 4, ale no, uważam, że w imieniu całej komisji, co najmniej architektury, infrastruktury, powinien pan przekazać mailem, tak jak to było nieraz stosowane, informację, że taki objazd będzie miał miejsce. Czy radni inni by z tego skorzystali, czy też nie, to już jest sprawa wtórna. Pierwsza sprawa, przepływ informacji. Po raz kolejny to szwankuje. Proszę pana. Pan Daros. Proszę państwa, jak państwo spotkania, które są robione w formie komisji z zapisaniem protokołu, na które pan przewodniczący powinien wszystkich zaprosić jako prezentację naszej komisji, oraz spotkania, które organizuje pan jako przewodniczący. Daliśmy do tego mu upoważnienie, żeby nas reprezentował. Jeżeli pan przewodniczący zostaje zaproszony imiennie przez urzędniczki albo z jego inicjatywy, czyli zaprasza on imiennie urzędniczki na taki objazd i w swoim wolnym czasie chce poświęcić go i jeszcze raz przejechać z tymi urzędniczkami, nie widzę żadnego tutaj, żadnego powodu do reprymy dla pana przewodniczącego. Tylko podziękować, że interesuje się naszymi sprawami. Objazdy były robione i jeżeli pan ma jakieś uwagi odnośnie tych objazdów, trzeba je zgłosić na tych objazdach, bo to nie jest tak, że objazdy nie są w ogóle robione, tylko przejeżdżaliśmy. Poświęci na to 2 dni. Jeżeli pan widzi jakieś u siebie w okręgu, w swoim rejonie działania, jak pan to nazywa, problemy, trzeba je zgłosić w czasie tego przejazdu. A to, że pan przewodniczący Stęczek robi dodatkowe jakieś sprawdzenia terenu, wyjątkowe objazdy, to nie to dobra wola. W czasie tych objazdów nie były żadne decyzje wiążące podejmowane, więc nie widzę powodu, żeby nie mieć całą komisję. Na takiej samej zasadzie, jak ja się umawiam z jakimś prezentacją Straży Miejskiej, też powinien poinformować całą komisję, albo nawet całą radę, bo może to być przy takich ustaleniach. Mogę? Panie Robierdzie, bo to pana kieruje pytanie. Czy to jest ulica z pańskiego okręgu? Tak. Otwinowskiego, to jest ulica z mojego okręgu, natomiast ulica, o której mówił radny Jakubowski, to nie jest z mojego okręgu, ani to nie jest ulica pana radnego Jakubowskiego. Ja pytam o Otwinowskiego ulicy. To mówię już trzeciego radnego. Tak. Proszę pana, no to znaczy rozumiem, że jeżeli będzie jakaś ulica z mojego okręgu, to ja sobie mogę zwołać komisję z urzędniczkami i objechać z nimi to, co ja uważam za stosowne. Proszę tak? panią, to pani tak powiedziała. Czy ja mogę coś powiedzieć? Mogę prosić o głos? Ja bym chciał spytać się panią radną i pana radnego Polskiego, jak wyglądała sprawa dbałości państwa radnych o ulicę Otwinowskiego poprzedniej kadencji? Proszę pana, to jest odbijanie głośni. Pan po prostu stosuje jakieś naprawdę kuriozalne metody. To jest nasze miasto. To nie jest ta dyskusja, nie jest w tym punkcie. To jest praca rządu. Pan przewodniczący sędzie komisji nie jest praca rządu, to jest praca rządu. Nie powinniśmy tego dyskutować. Panie przewodniczący, chciałem tylko odpowiedzieć dosłownie, bo tak to pół zdania. Jeżeli można, bo zostałem niejako wywołany do tablicy, no to pan radny Jakubowski poinformował mnie telefonicznie, ale ja później dzwoniłem do pani Piotrowskiej, poinformowałem pana przewodniczącego za 2 czy 3 dni
i prosiłem o kolejną interwencję w sprawie tego chodnika i potem zdałem w pewnym sensie relację, nie w osobnym punkcie, ale na komisji architektury. Więc ja uważam, że ten sposób procedowania jest zasadny. Chociażby załóżmy tylko z moralnego punktu widzenia. No, pan Sęczek może nie. No. Proszę Państwa, ja proszę przejść. Jeśli Państwo chcą dalej dyskutować, to się to doświadczenia i rolnie komunikaty. Tą dyskusję w tej chwili będziemy to, co mówisz słusznie, jakieś kolejne punkty. Teraz chciałem powiedzieć już jedno zdanie. Czy po prostu Państwo wykazujecie też nie jedni bardzo dużo aktywności własnej. I nie krzyczycie do wszystkich, żeby przychodzili, no, załatwiacie sprawę dla dzielnicy jakąś, którą zobaczyliście i interwencja jest potrzebna natychmiastowa. Więc wszystkie rzeczy, które dotyczą wspólnie naszej, wspólnego działania, to są protokołami. Takie protokoły, które są, to są dokumenty, które na podstawie których później układamy jakieś listy, układamy działania, jakieś podejmujemy, decydujemy wspólnie. Ale każdy może indywidualnie nawiązywać kontakt z jednostkami, które są przypisane do pewnych prac na naszym terenie i aktywnie działać. Nikt nikomu za to nigdy do tej pory nie miał pretensji, że wiele ludzi działało w ten sposób, nie potęgując po prostu działania porządku obrad czynnego. Tylko z marszu załatwiano, żeby to nie było szybko, żeby to się nie ciągnęło ileś. Także, jeżeli to nie dotyczy wszystkich, prawda, to dotyczy jakiegoś odcinka i można to zrobić, nie środkami dzielnicy, czy nawet to są załatanie dziury, interwencja, bo woda ucieka, nie będziemy czekać na sesję i zwoływać się wszyscy. Także każdy nie może takie rzeczy robić, a te, które są, kończą się wspólne, kończą się protokołami, które są dla nas dokumentem. Proszę Państwa, przechodzimy do punktu pierwszego, numer 1, 2, 3 i 4, który kolejno reakcjonuje Wojtek Jakubowski. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Pierwszej Sprawy Miasta w sprawie podobnego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ulicy Kalinickiej na podstawie paragrafu 4 punkt 5 litera G statutu dzielnicy pierwszej stanowiącego załącznik numer 1 do uchwały numer. Przepraszam, przerwę koledze. Proszę mnie czytać, które anuluje, to ją znamy, tylko przejść do paragrafu. Obawiam się, że niektórzy mogą nie znać. Przepraszam. Paragraf 1. Opiniuje się pozytywnie zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu zgodnie z pismem Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa znak MLKSA02.7123.250.2012.ES paragraf 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Do dzielnicy pierwszej Stare Miasto nie wpłynęły negatywne opinie i sygnały dotyczące zachowania dotychczasowych najemców lokalu. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Głosujemy za projektem. Ktoś z Państwa przeciw, nie widzę, kto się wstrzymał, nie widzę. 15 za, przeciw, 0, wstrzymujących, 0. Bardzo proszę, drugi pan. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ulicy Świętego Łażyńca. Pozwoli Pan Przewodniczący, że preambułę pominę. W sprawie opiniuje się pozytywnie zawarcie umowy najmu dotychczasowym najemcą lokalu zgodnie z pismem Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa znak MLKSA02.7123.272.2012.S paragraf 2 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Do dzielnicy pierwszej Stare Miasto nie wpłynęły negatywne opinii i sygnały dotyczące zachowania dotychczasowych najemców lokalu. Dziękuję. Dziękuję. Ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie przystąpimy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu? 6, 9, 10, 15. Dziękuję. Kto z Państwa przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Bardzo proszę. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto w sprawie podobnego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ulicy Józefa. Pozwoli Pan Przewodniczący, że preambułę pominę. Opiniuje się pozytywnie zawarcie umowy najmu z dotychczasowym najemcą lokalu zgodnie z pismem Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa znak MLKSA02.7123.296.2012.S. paragraf 2 uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Do dzielnicy pierwszej Stare Miasto nie wpłynęły negatywne opinie i sygnały dotyczące zachowania dotychczasowych najemców lokalu. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Ktoś z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. W takim razie głosujemy. Kto jest za przyjęciem? 3, 6, 9, 10, 3, 15. Ktoś z Państwa przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. 15 za, przeciw 0, wstrzymujących 0. Punkt numer 4. Projekt uchwały Rady Dzielnicy Pierwszej Stare Miasto w sprawie ponownego zawarcia umowy najmu lokalu mieszkalnego przy ulicy Długiej. Ponownie proszę o porozumienie preambuły. Paragraf 1 opiniuje się pozytywnie w zawarciu umowy najmu dotychczasowym najemcą lokalu zgodnie z pismem Wydziału Mieszkalnictwa Urzędu Miasta Krakowa znak NL-02.71-23.273.2012.S. Paragraf 2. Uchwała podjęcie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Do dzielnicy Pierwszej Stare Miasto nie wpłynęły negatywne opinie i sygnały dotyczące zachowania dotychczasowych najemców lokali. Dziękuję. Dziękuję. Kto z Państwa chce zabrać głos? Nie widzę. Głosujemy w takim razie. Projekt. Kto jest za? 16 osób. Kto z Państwa jest przeciw? Nie widzę. Kto się wstrzymał? Nie widzę. Dziękuję. 16 za, przeciw 0, wstrzymujący 0. Druk numer 5, bardzo mi pani premier Gosiewicz. W sprawie zabezpieczenia terenu pod budownictwo czynszowe, preambuła do przeczytania, paragraf 1. Wnosi się do prezydenta miasta Krakowa i Rady Miasta Krakowa o zabezpieczenie terenów gminnych z przeznaczeniem pod budownictwo czynszowe. Paragraf 2. Mając na względzie dobro społeczności lokalnej w zakresie zabezpieczenia podstawowego dobra, jakim jest mieszkanie, wnosi się o zabezpieczenie co najmniej 5% środków finansowych w budżecie miasta Krakowa na rok 2013 i lata następne, pozwalających na realizację budownictwa czynszowego. Paragraf 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. Uzasadnienie. Projekt uchwały stanowi realizację zapisów statutu dzielnicy Pierwszej Stare Miasto. Chciałam tylko jeszcze króciutko do tej uchwały, bo ona jakby łączy się ze spotkaniami z mieszkańcami, ale ponieważ opiniowany przez okrągły stół, w którym mam przyjemność uczestniczyć, nie ma ciągle brak polityki mieszkaniowej czy budownictwa komunalnego, jest to jakby cały czas problem poruszany przez mieszkańców, sygnalizowany. Ponieważ z wyniku działań, no i również jakby takiej przyzwolenia członków Rady Miasta, radnych miasta Krakowa, powstała komisja mieszkalnictwa, której nie było chyba 2 lata, albo może 1,5, trudno, nie pamiętam już dokładnie, i powstała i mam nadzieję, że jeżeli taki projekt trafi, nasz projekt pierwszej dzielnicy trafi na ręce nowego przewodniczącego i nowej komisji, może będzie istniała jakaś szansa na poruszenie tego tematu, jak to jest budownictwo czynszowe. To tyle. Dziękuję bardzo. Wojtek Ruzakiewicz. Znaczy ja mam pytanie do referenta. Pani Hańka, proszę mi wytłumaczyć paragraf 2, bo ja go bardzo nie jestem w stanie zrozumieć. Jeżeli piszemy na względzie dobra społeczności lokalnej, czyli wiemy, że mówimy o mieszkańcach dzielnicy pierwszej, w zakresie zabezpieczenia podstawowego dobra, jakie jest mieszkanie, no to rozumiem. Co najmniej 5% środków finansowych w budżecie miasta. 3,5 miliarda budżet miasta wynosi, to bardzo łatwo sobie policzyć, jaka to jest kwota. Tylko ja się obawiam jednej rzeczy. Ta uchwała wychodzi poza zakres Rady Dzielnicy Pierwszej. Powiem, wyjaśnię, czym jest rzecz. Pani może nie wiedzieć, ale część na pewno pamięta, dwie kadencje temu, jak ja byłem przewodniczący, poparliśmy budownictwo komunalne na Ruszaju. Była taka uchwała, że popieramy, że budownictwo komunalne będzie wybudowane i skazaliśmy na wiasie, że między innymi popieramy budowę na Ruszaju, etc. w innych częściach miasta. Powstało doniesienie do prokuratury nam jako w ten czas przewodniczącego dzielnicy, że wykroczyłem poza kompetencje dzielnicy i wskazuje nie na swoim terenach wybudowanie budynków komunalnych. Toczyło się postępowanie przeciwko mnie w tej sprawie, tej uchwały, bo
wykraczała poza ramy. Nie tylko, że Rusia go skazano, tylko napisali, że między innymi popiera prezydenta w budownictwie komunalnym, naruszają przyzwy i również Putin.